Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patchel, mamy 8 sezon, ruszył z buta, dzisiaj mega, mega kozacki. Aczkolwiek nie do końca mi się podoba karnet cały bojowy. I zrobimy ankietę, czy kupić cały, czy nie. Zadecydowaliście, żeby kupić, dlatego dla was przedstawienie wszystkich przedmiotów z karnetu będzie pokazane. Nie wszystkie pokażę wam w grze, bo sami je odblokujecie, ale pokażę wam większość. I mam nowego ulubionego skina, ponieważ babka za setny level według mnie jest mega kozacka. I pokażę wam dwa skiny, czyli tą babeczkę za setny level i banana. Ponieważ banana pewnie bardzo byście chcieli zobaczyć i tak jak wam obiecałem w 8 sezonie będą filmy montowane. A kto jest moim montażystą? Access. Access bardzo dobrze montuje filmy, będzie mi pomagał z kanałem, ponieważ ostatnio miałem delikatny kryzys. Dlatego bym was prosił, żebyście zostawili suba, łapkę w górę, dzwoneczek i komentarz. I lecimy do przedstawienia skinów i zapraszam was też do Accessa, gdzie link macie w opisie. Zobaczcie jego kanał, jak tam montuje swoje filmy i tak dalej. Okej, jedziemy dalej. Z Accessa też będzie fajna seria, ale jeszcze o tym mu nie mówiłem. Mam nadzieję, że zobaczy, jak będzie montował. Lecimy do tego, co tu się dzieje. Patrzcie. Karnet bojowy. Setny level kupiony. Podoba mi się tylko dwa skiny i jeden taki śmieszny jest. Dwa skiny. Lux, czyli Luxi. Nie wiem, jak się ją czyta. W LoLu jest Lux przez samo X, bez E. Dlatego może Luxi powiedzmy, albo no nieważne. Mamy skórki do broni, mamy tego skina, który bardzo mi się nie podoba, to jest taki drugi drift. No nie, nie podoba mi się, drugi drift. Mamy tutaj ogólnie wszystko, ja wszystko pokażę na mojej szafce, bo sobie przeklikałem. Mamy tak, w ulubionych skinach. Pirata. To coś. Obydwa są za pierwszy level karnetu, to jest jak jaszczur w stroju ninja. Dalej mamy Luxi, mojego ulubionego skina od dzisiaj. Dalej mamy panią Indiana Jones. Nie wiem jak ją w ogóle się, jak ona się nazywa. Grzechotnica. Dalej mamy takiego Naruto ze stylem. O kurczę, kliknąłem od ulubionego. Tylko że on jest, styl ma tylko i wyłącznie przez karnet bojowy. Styl się jego odblokuje przez karnet bojowy, bo na którymś tam poziomie mamy tego, a później mamy na 99 tego. Dlatego średnio najeżdża. Mamy bananka. Banan jest radioaktywny i on dojrzewa podczas gry. I czy to są wszystkie skiny? Nie. I mamy tą babeczkę. Ta elfica też jest kozacka. I ta elfica i to mi się bardzo podoba. Banan też mi się podoba. Dlatego don't hate me. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Plecaki. Nowe pety. Trzy rodzaje, tutaj taki piracki, tutaj taki złoty i tutaj taki piesek z drewna, taki zwykły. Ok, mamy takie coś, które jest radioaktywne, takie nie wiem, bramy do piekieł, czy co to, jakieś takie bramy, to jest portal, kluczowy portal. Ok, to jest radioaktywne, tylko nie jest pokazane, jak to się zmienia. Jest, zmienia styl zależnie od liczby skrzyń otwartych podczas meczu. No to net fajnie. Mamy tutaj takiego Timo, powiedzmy takiego liska. I tu mamy tak, czarnego, który się boi tego zwykły kolor lisa. No i taki fajny moro, ten fajnie wygląda. Tylko szkoda, że te pety są po prostu w takich niefajnych opakowaniach. Taki plecak z drewna, nie podoba mi się to totalnie. Pet fajny, sam w sobie fajny, ale to mi się nie podoba. Dalej mamy za siódmy level karnetu mamy kobrę taką. Nawet spoko, nawet spoko, ja wezmę bez plecaka. Dwa kilofy mamy z karnetu i resztę mamy z zadań. Tu jest taki wytrych aztecki. On jest radioaktywny. I co tu jest napisane? Część zestawu. Nie. Nie pokazane jest, jak się zmienia. Nie napisane jest albo. Nie wiem, jak to zobaczyć. I mamy to. Ukąszenie węża. Bardzo fajny zbierak, aczkolwiek będzie jeszcze lepszy. Nawet spoko. Weźmiemy to sobie na razie. Parasolka Zawina. To jest nasza parasolka Zawina. Jedyny problem z tym jest, że ma dziwny dźwięk. To jest jedyna parasolka chyba, która daje taki dźwięk po prostu inny niż reszta. Dalej mamy taką lotnię. Latająca szalupa z ośmiornicą, nawet fajna, tak fanowska. Dalej mamy dwa węże. Bardzo fajnie wygląda ta lotnia w grze. Dalej mamy jakąś tą kolejną aktywną lotnię. Reaktywną, a nie radioaktywną. Reaktywną. Dalej mamy taką lotnię. Ona jest darmowa. I to jest taka lotnia, nie wiem, powiedzmy z lawy, coś takiego. Jak ona się nazywa w ogóle? Węgielek. Równy krok. Okej. Okay. Pewnie jesteście ciekawi parasolki. W takim razie bierzemy parasolkę. Ustawiamy sobie ją. I spadania. Spadanie dostajemy koniczynkę. Dostajemy takie nowe ognie. Dostajemy takie coś. Jakby dusza wylatywała. Dostajemy taką flagę piracką.
Naboje. I to wszystko. To są wszystkie spadania chyba. Jeżeli coś pominąłem, to wiecie, można mnie łapać za słówka. Dalej. Emotki pokażę wam w grze. To są wszystkie emotki plus piłeczka, które na razie mamy. Reszta to są graffiti i takie, wiecie, emotki zwykłe. Dalej mamy zarąbistą skórkę, tą fioletową. Bardzo ona mi się podoba, dlatego ją ustawię sobie na broń. Mamy do tego taką skórkę, która jest dziwna, taka drewniana. Też ustawię sobie. Mamy taką skórkę wężową, nie podoba mi się totalnie. Mamy taką skórkę piaskową, zwykła, taka prosta. Macie to ją chyba od początku praktycznie. Mamy taką tygrysią. I mamy taką graffiti. Bardzo ładne takie graffiti azteckie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest azteckie. A co tu dalej jeszcze? Ustawmy to. Okej. Okay. Dalej. Sztandarów, w sensie tych awatarów też jest dużo, aczkolwiek to nie jest ważne. Muzyka. To jest muzyka, która leci w tle. Dalej mamy rybki. I mamy ulubioną, jak Mikio, moc gwiazdy. To jest ulubione, na pewno ulubiona muzyka jak Mikiego. Dobra, weźmy rybki. Co ja mam pokazać? Co, jedziemy do gierki, pierwszej gierki. Karnet bojowy cały, cały możecie sobie sami przejrzeć. Chodzi o te rzeczy, a jeszcze tu wyzwania. Zobaczcie, wyzwania są łatwe, te pierwsze. Ale tutaj mam tak, deluxe. Czy luxi. Mamy przeżyć przeciwników. Na kill-off, patrzcie jaki ładny kill-off. Bardzo łatwe, 500 przeciwników, to jest 5 wygranych gierek. Dalej mamy białą, skrzydełka takie nawet spoko. Do tego mamy czarną i złotą. Złota jest kozacka. I mamy takie coś. Słaba emotka, ale może być. Taka skaterka trochę. Dalej mamy tego pirata, on ma więcej wyzwań. Tutaj zdobywamy expa i potem ukończamy wyzwania tygodniowe. Czyli łatwe. Tu dostałem jakiś kolor taki po prostu inny. I dalej tak, mamy różne rodzaje pirata. Pierwsze dobrokowanie jest taki. Potem taki z hakiem. Potem taki już czaszka. Kill off, dziwny, nie podoba mi się. Dalej kolory. I plecak. I potem mamy różne te kolory takie stroju. Ten biały nawet spoko jest. Okej, okay, to jest do pirata i mamy do tej jaszczurki takiej dziwnej. Mamy kill off od razu, jak zdobędziemy 20 tysięcy expa. Dalej mamy taką strój potargany. Dalej mamy już taką jaszczurkę, która mi się nie pokazuje. A nie, to jest tylko kolor zmienia, okej. Okay. Dalej mamy kolory zbieraków. Dalej mamy tą jaszczurkę. Nie podoba mi się ten skin. I fajna emotka. To jest kozacka emotka, naprawdę. Pierwszy raz jest w ogóle babeczka za setny level. Dobra, tu mamy dalej jak takie driftowe błyskawice. I dalej mamy kolory. Różne kolory po prostu. Różowy, jakiś taki czarny, niebieski. Okej. Okay. Czegoś nie pokazałem? Chyba wszystko. Misje są łatwe. Misje są łatwe. Pamiętajcie dalej, a właśnie, że jest konkurs. Jest konkurs dalej, bo dzisiaj będę losował w nocy i wszystko wam przedstawię, wszystkie wyniki losowania i tak dalej, kto wygrał itp. itd. Dlatego jest konkurs dalej, jeżeli odbierzecie darmowy karnet z moim kodem, to też się zaliczacie do konkursu. Zróbcie po prostu screena i wyślijcie na Discorda, na kanał usecodepatrol. Taki kanał jest. Jeżeli z moim kodem po prostu odbierzecie karnet bojowy. Dziękuję. Lecimy. Nowe lobby jest, jak widzicie. Nowe lobby, totalnie inna mapka na lobby, taka troszeczkę... Jak to się nazywa? Troszeczkę taka... Dżungla. No, taka dżungla powiedzmy. Nawet spoko to wygląda. Laguje mnie troszkę, nie wiem czemu. Troszkę mnie laguje. Okej, okay, nowa mapa. Jak widzicie, nowa mapa jest całkowicie zupełnie inna. Tu polecimy sobie na te rzeczy. Ponieważ pewnie padną od razu, bo jeszcze nie znam tych terenów. Ale polecimy, bo... No trzeba wam pokazać, prawda? Polecę na te takie jeziorka 4. Wulkan działa podobnie jak kostka, czyli wyrzuca nas w powietrze. Możemy otworzyć lotnię i lecieć. Dobra, parasolka. Słyszycie? Ten dźwięk dziwny. Może was teraz zagłuszyłem. Może wam teraz zagłuszyłem, jak powiedziałem o parasolce, ale... Wezmę sobie tu broń i jeszcze raz... Nie, nie ma tu broni. Dobra, tu polecimy na skrzynkę. I polecimy na krater po prostu. Skin według mnie kozacki, naprawdę. Mógłby być coś lepszego za setny level, ale wydaje mi się, że od drifta, w sensie tego, od Ragnaroka, od Omegi i tak dalej, to jest naprawdę dużo lepsze niż taka babeczka tryhardowa, jak to się mówi. Strzelanie z MK zupełnie. Zupełnie inne.
Dobra, patrzcie teraz lotnie. Odbijamy się od krateru. No, takie pem pem pem. Takie dziwne trochę. Co tam ma pompę? Nie, no to... Jest pompa. Nie, to nie pompa. Zębki, jak się przyzwyczajicie, to strzela się dużo lepiej. Właśnie ze wszystkiego chyba się strzela dużo lepiej. Jezus, ale fart. Koniec czepiaków. Gdzie jesteś, typie? Widzicie, takie dziwne dźwięki są. Takie mega dziwne dźwięki są. Dobra, mamy z niego pompę. Właśnie jak typek was spróbuje zestrzelić w locie. O, na szczęście go zabiłem. Dobra, weźmy wszystko co można wziąć i spadamy szybko, bo trzeba się uleczyć. Dobra, szybko się leczę, bo ktoś tu przeleciał. To nieźle. Widzicie takie szkło? Dobra, leży. Kolejny? Ten był nie za specjalnie mądry, ale okej, udało się. To jest pułapka, to nie będę tam wchodził nawet. Dalej mamy 6 podków, beczkę. Spoko, lecimy dalej. Zostało nam 8 osób, spoko. Tylko gdzie? Jak to jest strefa, to gdzieś muszą się tu kręcić. Już słyszę chyba. Nie wierzę, zobaczcie jaki damage był z pompy. No nic się nie stało, nic się nie stało. Padłem od typka, któremu zostawiłem 53 AP w ogóle. Dostał 2 razy z pompy i dużo razy z tego. Dziwne. Dobra, nie tłumaczę się, ja się z wami żegnam i dziękuję wam za 150k. Odcinek będzie po 8 marca ze moim stanowiskiem. Po 8 marca ze względu na to, że wtedy będę miał nową kamerę. O. No, to ja idę tutaj mordować. Pa, pa, cześć. Pa, pa, widzowie.